Crit Rate i Crit Damage. Najbardziej pożądane statystyki w całej grze. Dla nikogo z Was nie są one obce, a dropnięcie artefaktu, który ma w sobie Crit Crit, wywołuje naprawdę mnóstwo emocji. A potem ulepszanie tego. Nie polecam. Niby najpopularniejsza statystyka i najbardziej pożądana, ale dalej mnóstwo graczy totalnie nie wie, jak balansować kryty. Ile crit damage'u na postaciach? Ile crit rate'u? Na jakie postaci crit rate jest ważny? Na jakie postacie mniej? I wiele więcej o tym wszystkim w dzisiejszym odcinku Genshinologii. A ja jestem Profesor Czerwony i zapraszam do oglądania. Przejdźmy do rzeczy. Zaczniemy sobie od takiej najprostszej definicji, czym są kryty. Crit rate to szansa na trafienie krytyczne. A trafienie krytyczne to zwyczajnie powiększone obrażenia wyrażone w procentach. I teraz, mimo że szkoła się skończyła, koniec roku szkolnego, to pobawimy się w lekcję matematyki. Postać bazowo, jeśli nie krytniemy, zadaje 100% swoich obrażeń. To jest całkiem logiczne. Jeżeli wejdziemy w statystyki takiej postaci, która nie ma żadnych artefaktów, nic, totalnie jest stokowa, to mamy statystykę 5 do 50. Co to znaczy? Znaczy to mniej więcej tyle, że na kryte mamy 5% szans, a przelicznik, z jakim uderzymy tym uderzeniem krytycznym, to 50 dodatkowe procent, czyli do 100%, które mamy bazowo, dokładamy jeszcze 50%. Dla zobrazowania wyobraźcie sobie taki okeje, który ma właśnie 50 crit damage'a i uderzyłby normal atakiem za 1000, ale skrytował, więc uderzył za 1500. Chyba logiczne. A co gdyby miał 200 crit damage'a? W takiej sytuacji do swojej bazowej wartości dodajemy te 200 crit damage'a i wychodzi nam liczba 3000. I teraz uwaga na jedną pułapkę, którą niektórzy gracze czasem popełniają. A mianowicie biorą liczbę bazową i mnożą ją przez statystykę crit damage'a, jaką mają w statystykach. No i tak nie można, bo jeżeli weźmiemy sobie liczbę bazową i pomnożymy przez 50 crit damage'a, to wyjdzie nam, że nasza postać krytuje za mniej niż liczba bazowa. Bo 1000 razy 50% to 500. Za każdym razem do statystyki crit damage'a, jaką macie w statystykach, dodajecie jeszcze 100% bazowe. Więc jeżeli macie w statystykach 200 crit damage'a, to do tego dajecie jeszcze 100% i dopiero wtedy mnożycie przez liczbę bazową. Całkiem proste, nie? Warto też pamiętać, że mnożnik trafień krytycznych jest na końcu obliczenia obrażeń. To znaczy prawie na końcu. Damage formuła w Genshinie jest naprawdę bardzo skomplikowana i o tym można byłoby nagrać cały osobny materiał, ale to nie dzisiaj. Do dzisiejszego materiału wystarczy pamiętać, że kryty są naprawdę mocne z tego powodu, że mnożą prawie wszystkie buffy w grze. Skoro już wiecie, jak działa crit damage, pogadajmy teraz o crit rate. Crit rate to po prostu szansa na trafienie krytyczne. Jest to bardzo ważna statystyka, powiedziałbym nawet ważniejsza od crit damage'a. Każda postać na start dostaje 5 crit rate'u. I sposobów, by to podbić, jest naprawdę sporo. Niektóre postacie dostają crit rate na Ascendzie. Na przykład Clorinde, Linej czy Scaramouche. Takie postacie po ulepszeniu na 80 level z Ascendem posiadają 24 crit rate'a. Kolejnym sposobem jest danie na postać broni, która posiada na main stacie crit rate. Przykładami takiej broni może być chociażby Deathmatch czy Jade Cutter. Kolejnym sposobem na wyciąganie crit rate'u z takich podstawowych są artefakty. I tutaj możemy mieć czapkę z main statem na crit rate, wtedy mamy aż 31 crit rate'u, lub możemy wyciągać crit rate w substatach na artefaktach. Ostatnio w grze też pojawił się set Huntera, który zwiększa nam crit rate aż o 36%, jeżeli nasza postać traci lub zyskuje zdrowie. I to są te takie podstawowe sposoby. Istnieje też wiele innych sposobów takich niszowych. Przykładowo może być Resonance Cryo, który daje nam 15 crit rate'u. Mogą być to pasywki postaci, chociażby Clorinde ma 20 crit rate'u w pasywce. Może to być też set Blizzarda, wtedy mamy 40 zamrożonych przeciwników i wiele innych. Warto zaznajomić się ze skillsetem swojej ulubionej postaci, żeby nie doszło do sytuacji, że macie na przykład na Ajace 70 crit rate'u setem Blizzarda, no bo wtedy trochę przestrzeliliście. Albo na Clorindzie 90 crit rate'u, bo z pasywki dostajecie jeszcze 20. Na to trzeba bardzo uważać. I przechodzimy teraz do najważniejszego pytania odcinka, czyli ile crit rate'u powinienem mieć? I odpowiedź na to pytanie jest bardzo taka soczysta, a mianowicie odpowiednio. O kurw, to mi pomogłeś, Red. Nie no, dzięki stary, masz tutaj lajka i suba. Super jesteś, nie zmieniaj się. Ale spokojnie, dzisiaj zaznajomię was z najlepszym sposobem na balansowanie krytów. I zaznajomię was też z błędem psychologicznym, który popełnia bardzo dużo graczy. Ale po kolei. Każdy z nas chce, żeby nasze postacie biły jak najwięcej. Czy większa liczba, tym lepiej. Prawda? No właśnie, nieprawda. A przynajmniej nie zawsze. Żeby wam to dobrze zaprezentować, wyobraźcie sobie dwie Hu Tao. Jedna ma statystyki 50 do 300. Ło, kurwa, 300 crit damage'a, jaka dobra, niesamowita, wow. Druga za to ma skromne 100 do 200. Crit value jest takie same. Czym jest crit value? Crit value to połączenie crit rate'a i crit damage'a. Każdy punkt crit rate'u jest warty dwóm punktom crit damage'a. To właśnie dlatego czapka na crit rate ma 31, a czapka na crit damage 62. Identycznie z broni możecie zobaczyć chociażby na przykładzie Jade Cuttera i broń Chiori. Jade Cutter ma 44, a broń Chiori 88. Dlatego jeżeli chcemy sprawdzić crit value postaci, mnożymy crit rate razy 2 i dodajemy do crit damage'a.
I w przypadku tych dwóch Kutao jest to 50 razy 2, dodać 300 oraz 100 razy 2, dodać 200. Wynik ten sam. Co oznacza, że crit value też jest te same. Daj znać w komentarzu, czy wiedziałeś. Pierwsza Utao, która wydaje się niesamowicie dobra, bo ma 300 crit damage'a, krytuje raz na dwa ataki. Dla łatwych obliczeń przyjmijmy, że wartością bazową jest 10 tysięcy. W takim razie postać krytnie za 40 tysięcy. Na 4 ataki uderzymy 10, 40, 10, 40, bo 50 crit rate'u. Druga za to będzie krytować zawsze, no ale będzie bić mniej, czyli 30 tysięcy, a nie 40. Więc ktoś by mógł powiedzieć, moja Utao jest lepsza, bo bije po 40 tysięcy, a twoja tylko 30, haha, moja lepsza. Policzmy sobie to. 10 dodać 40, dodać 10 dodać 40 jest 100 tysięcy. Druga za to waluje 30, 30, 30. W takim razie waluje 120 tysięcy. Więc na chłopski rozum wychodzi na to, że pierwsza jest lepsza, bo ma więcej crit damage'a i bije po 40 tysięcy, a ta po 30 jest gorsza, a matematycznie i poprawnie ta druga jest lepsza. Obserwując konta widzów, najczęściej spotykam się z taką pułapką w przypadku Yelan, bo Yelan z ulta uderza 3 razy. I nawet jeśli mamy mały crit rate, wyskakuje chociaż jedna taka liczba, ta większa, i przez to ludzie często na podstawie tej jednej liczby oceniają cały damage. Dla zobrazowania, wyobraźmy sobie dwie jelanki z taką samą sytuacją. Statystyki 50 do 300 oraz 100 do 200. Wartość bazowa to też będzie to 10 tysięcy, żeby jak najprościej wam to zobrazować. Pierwsza uderza dwa razy bez kryta i raz z krytem i wyskakuje liczba 40 tysięcy. I taka osoba ma przed oczami, wow, ale dupa za 40 tysięcy, ale mam dobrą jelan. Ostatecznie damage z tego jednego tiku z ulta był 40 dodać 10 dodać 10, czyli w sumie 60 tysięcy. Druga, która bije w cudzysłowie tylko po 30, krytła zawsze, więc uderzyła 30, 30 i 30, w sumie 90. Więc ta druga Yelan, która na pozór ma gorszy crit damage i bije teoretycznie mniej, tak naprawdę bije dużo więcej. Możemy to z ciekawości jeszcze rozciągnąć i zrobić na dwa tyki, czyli w sumie 6 uderzeń. Pierwsza krytła 3 razy i 3 razy nie krytła, więc uderzyła w sumie za 150 tysięcy, druga za to krytła zawsze, czyli 6 razy po 30 tysięcy, czyli 180. Jak widzicie, lepiej zbalansowane kryty odbijają się na lepszym damage'u. Ale jak szuali, a co jakby tamta Yelan krytła zawsze? Jest na to szansa? No, szansa zawsze jest, ale to nie tak działa matematyka. Bo mając 50 crit rate'a, równie dobrze możesz skrytować 50 razy pod rząd, ale możesz też nie krytować 50 razy pod rząd. Szansa na to jest taka sama. W takim razie, czy na postaci zawsze warto mieć 100 crit rate'a? No nie. Jest taka piękna statystyka, którą od dziś powinieneś zacząć stosować i przejrzeć swoje wszystkie main DPS-y, a nawet sub DPS-y. Nazywa się ona 1 do 2. Czyli na każdy jeden crit rate powinno przypadać 2 crit damage'a. Jeżeli twoja postać ma 60 crit rate'a, powinna mieć 120 crit damage'a. Jeżeli twoja postać ma 160 crit damage'a, powinna mieć 80 crit rate'u. To jest idealny balans, a to tabelka, która to potwierdza. Jak sami widzicie, stosunek 1 do 2 jest najlepszy. Matematyczne świry możecie sobie to przeanalizować i sami sprawdzić, że to działa. Czyli jeżeli mam 300 crit damage'a, to muszę mieć 150 crit rate'a? No nie, no logiczne, że na 100 crit rate'a jest cap i dalej nie idziemy. W takim razie, co lepsze? Utao 80 do 160, czy utao 50 do 220? Na chłopski rozum ta pierwsza wydaje się dużo gorsza i słabsza, a w praktyce jest lepsza. I mimo, że będzie bić mniej krytem, w praktyce będzie krytować częściej i będzie posiadać większy damage. Matematyka tygu nie przeskoczycie, no. I oceniając konta widzów na streamie, zauważyłem, że ludzie naprawdę mają alergię na crit rate. Często budują swoje DPS-y na 50 crit rate'a i ładują w crit damage ile się da. I to, który ma 50 do 270 i Gucci buja, nie? No właśnie nie. Największy problem z crit rate'em ma Utao, ponieważ na ascendzie dostaje ona crit damage, na broni posiada crit damage i wyciągnięcie na niej sensownego crit rate'u jest bardzo, bardzo ciężkie. Ale prawdziwy main Utao powinien mieć te przynajmniej 80 crit rate'u z fajnym crit damage'em, na przykład na poziomie 200. I pamiętajcie też, że nie ma co trzymać się tej zasady strasznie kurczowo, żeby, nie wiem, pocić się i teraz zamienić artefakty, żeby było równe 1 do 2. Nie, nie, nie. Ta zasada ma wam pomóc zbalansować kryty. Czym bliżej będziecie 1 do 2, tym lepiej. Bo logiczne jest, że Yelan 80 do 200 będzie lepsza od Yelan 80 do 160. To nie tak, że macie teraz obniżać crit damage. Do tego trzeba podejść z głową. Dla przykładu podam wam moją Arlecchino, która z buildem pod gladiatora posiada 81 do 240. A to głównie z tego powodu, że nie mam jak wybalansować tych krytów lepiej, żeby było 100 crit rate'u, więc no te 20 gdzieś się tam rozjeżdża, ale to nie jest złe. A drugi build na Arlecchino z dedykowanym setem posiada już 88 do 190. Eula za to w zaokrągleniu posiada 80 do 160. Na pierwszy
pierwszy rzut oka i na taki chłopski rozum może się wydawać, że jest słaba, a w praktyce jest jedna z lepszych na świecie. Podsumowując, jeśli wasze DPS-y są zbudowane na przykład 60 do 250 albo jeszcze coś innego, to najprawdopodobniej coś robicie źle. W takich przypadkach najczęściej wystarcza wymiana czapki z crit damage'u na crit rate. Wiadomo, nie zawsze to działa, ale w większości przypadków taka zamiana czapki wystarcza. Przykładowo, jeżeli posiadacie Arlekino 50 do 220 i zamienicie czapki, to wtedy będziecie mieli Arlekino 80 do 160. Może się wydawać, że jest gorsza, a tak naprawdę jest lepsza. I zaufajcie mi. Jak pogracie DPS-ami, które mają naprawdę zadbany crit rate, będzie się wam grało dużo, dużo, dużo lepiej. Ja na przykład, kiedy mam postacie zbudowane z ładnym crit rate'em, nie potrafię już grać postaciami, które mają niski crit rate, bo mnie to za bardzo denerwuje, kiedy moja postać kilka razy pod rząd nie krytuje. To mnie tak drażni, że nie. Crit rate zawsze musi być zadbany. No nie wyobrażam sobie grać DPS-em, który ma crit rate mniejszy niż 70%. 70 to jest taka dolna granica, 80 akceptowalna, a 90 to jest cudo. I wam też polecam się przestawić, bo wiem, że dużo osób ma z tym problemy. I na sam koniec jeszcze jedna rzecz o krytach. Favoniusy to najpotężniejsze bronie czterogwiazdkowe dla supportów. Jest to tak naprawdę biz na Furinę, Beneta, Zongliego i tym podobne. A jeżeli Favonius ma być użyteczny, postać, którego posiada, musi krytnąć. Taki jest zwyczajnie wymóg sprokowania Favoniusa. Więc nie wystarczy dać na Beneta Favoniusa R5 i to tyle. Najczęściej trzeba jeszcze mu dać czapkę na crit rate, żeby prokował tego Favoniusa sensownie, bo jeżeli was Bennett będzie miał 10 crit rate'u, to nawet Favoniusa R5 będzie krytował raz na 100 lat. Więc jeżeli macie Bennetta z Favoniusem, upewnijcie się, że posiada też czapkę na crit rate. Identycznie działa to w przypadku Zongliego, Furiny i tym podobne. Postacie z Favoniusem zwyczajnie powinny mieć 50 crit rate'a, żeby miało to ręce i nogi. Podsumowując, nie walcie konia do ogromnego crit damage'u i nie stawiajcie tego na piedestał, że czym więcej crit damage'a, tym lepsza postać. Budujcie swoje postacie z głową i balansujcie kryty. Czym bliżej statystyki 1 do 2 będziecie, tym lepiej dla was. Ale nie trzymajcie się też tego turbo sztywno, bo nie każdy ma artefakty, by to dobrze wybalansować. Żeby ktoś pod tym materiale nie obniżał sobie specjalnie crit damage'a na zasadzie, że ma 70 do 220, robi sobie 70 do 140, bo tak było w poradniku. Nie, nie, nie. To ma tylko sens, jeżeli wymieniamy crit damage na crit rate i z 70 do 220 robimy sobie 90 do 180. Więc nie obniżajcie sobie crit damage'a na siłę. Spokojnie. Jeżeli ktoś nie załapał, polecam sobie ten film obejrzeć jeszcze raz na spokojnie, a na pewno wszystko załapiecie. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić suba i lajka, będę bardzo wdzięczny. A jeżeli masz jakieś pytania, zapraszam na codzienne streamy w godzinach popołudniowych albo do sekcji komentarzy. Ja się będę już z wami żegnał, pozdrawiam i dobranoc.